Garareta Karoryfer Kordła. Jarosław Grzędowicz wybudził się ze snu. Na rynku zawrzało. Chodzi o książkę Hell 3, najnowszą powieść autora. Jest to sensacyjno-militarna science fiction bliskiego zasięgu. I od razu wspomnę, że nie jest to nic w stylu Pana Lodowego Ogrodu. Czy warto? Posłuchajcie. Mamy rok 2058. Losy świata potoczyły się w bardzo nieciekawym kierunku. Elity, koncerny i osobistości rządowe żyją ponad stan i mówią, jak żyć innym, narzucając mniej lub bardziej kretyńskie obostrzenia dotyczące higieny, zdrowia, jedzenia, picia, technologii, wykorzystania energii czy też wody bieżącej. Zakazy, nakazy, pełna kontrola i inwigilacja. Jeśli się wyłamiesz, no jednym słowem masz duży problem. Doskonale to znamy. Taka Unia Europejska pomnożona razy kilka, zahaczając o granice absurdu. Człowiek równa się bezmyślny, bezrefleksyjny konsument, który łyknie wszystko i ma się dostosować. Koniec, kropka. Oczywiście ludzie jakby no sami są po części sobie winni, bo porzucili podstawowe wartości kulturowe i społeczne na rzecz pogoni za pieniądzem, krótkotrwałymi, zgubnymi przyjemnościami oraz tanią, robiącą galaretę z mózgu rozrywką. Wykreowany przez Grzędowicza świat jest jak najbardziej realnym następstwem tego, co mamy tu i teraz. I do jego wyobrażenia bynajmniej nie potrzebujemy jakiejś tam mocno wybujałej wyobraźni. I to jest w tym wszystkim najbardziej niepokojące. Norbert, główny bohater, jest ewenciarzem. Jeździ po świecie i poluje na wydarzenia, sensacje, które mógłby nakręcić i wrzucić do meganetu, czyli młodszego brata obecnej wersji internetu. Jeśli wideo chwyci, będą wyświetlenia, jest z tego kasa. Oczywiście jest to ciężki kawałek chleba, bo ludzie no jakby szukają właśnie tej taniej rozrywki, wolą coś wstrząsającego, trupy, krew i tak dalej. A żeby takie coś złapać i nakręcić, to trzeba trochę szczęścia, odpowiednich środków i przygotowań oraz no czasami sporego ryzyka, nawet życia i zdrowia. Prowadząc nas ścieżkami głównego bohatera, Grzędowicz starał się jak najwięcej pokazać tej swojej wizji przyszłego świata. Nowinek technologicznych, korupcji, bezwzględnej polityki i tego zepsucia całego społeczeństwa. No i tu pojawia się problem, bo autor trochę przesadził, moim zdaniem. Podał za dużo informacji, za bardzo chaotycznie, wszystko niepoukładane, na czym ucierpiała cała opowieść. Zamiast w miarę dobrym tempem brnąć do przodu, wędrowaliśmy jakimiś bocznymi uliczkami, nie wiadomo po co i dokąd to wszystko zmierzało, nie wiem. No, czytając książkę właśnie bardzo długo nie wiedziałem dokąd ta opowieść zmierza i mój umysł zaprzątały pytania i stwierdzenia w stylu, czy może ktoś pomylił opis na okładce? Jaki cel ma ta książka? Gdzie ja jestem? O co tu w ogóle chodzi? Dlaczego? Do tego wszystkiego główny bohater wydawał się mieć znikomy wpływ przez większość książki. Wydawał się mieć znikomy wpływ na losy własne i główny bieg całej historii. No, niby był takim buntownikiem, wolnym strzelcem, często poruszał się w szarej strefie, ale jeśli przychodziło do kręcenia eventów lub jakichś kłopotów, problemów, to był takim pontonem na rzece płynącym z nurtem. No, sami wiecie, czasami o coś zahaczy, gdzieś się przytrzyma, ale jego bezwładność, poddanie nurtowi rzeki oraz napotkanym przeszkodom jest niewątpliwe i oczywiste. Gdyby nie ogrom szczęścia, jakichś zbiegów okoliczności innych bohaterów, Norbert zginąłby już w pierwszej akcji książki. I jeszcze odnośnie tego kręcenia eventów. Czasami czułem się tak, jakbym był na stadionie na meczu piłkarskim i zamiast oglądać ten mecz, to patrzyłem na typa, który z kamerą, który nagrywa ten mecz. Stary, dobry Grzędowicz aktywuje się dopiero gdzieś 100-150 stron przed końcem. Książka liczy gdzieś 500 stron. I no, czułem się, jakbym czytał zupełnie inną książkę. Taki kompletnie niezrozumiały reset. Akcja zazębia się, jest konkretny cel, jest ekspedycja, są spięcia. No wszystko zaczyna to jakoś ciekawić i wyglądać w końcu, ale no niestety za chwilę jest koniec książki. Jest koniec książki, a co do końca, no to tanie, nieprzygotowane i moim zdaniem dziwne zakończenie. No po tylu stronach oczekiwałem czegoś więcej, a niestety miałem wrażenie, jakby ktoś ze mnie zażartował. No nie wiedziałem, czy płakać się, czy śmiać, naprawdę nie wiem. No. Bardzo szanuję Jarosława Grzędowicza, ale no niestety uważam, że ta książka nie do końca mu wyszła. Może czegoś nie zrozumiałem, może miałem za wysokie oczekiwania, ale niemniej jednak no, męczyłem się i książki po prostu nie polecam. Jedna wielka pomyłka moim zdaniem i mam nadzieję, że kolejna będzie dużo bardziej udana. Na to liczę i czekam na kolejne książki. Dziękuję! Haleja beja simba, ja tam taka marinda, bakiela rosikiem baja, domba hema huaja, lej lej awoja, hiauba e amija.